wyjaśnić odnośnie tych ulic, bo my żeśmy taką uchwałę podejmowali na ostatniej sesji i to była też nazwa tej samej ulicy, tylko inna nazwa. Się okazuje, że ci mieszkańcy się z tą nazwą nie zgadzali, przynajmniej w większości, i oni chcieli jakby swoją nazwę mieć tej ulicy. Tak prawdę mówiąc, to myślę, że ta nazwa ulicy powinna być już dawno, jak się pierwszy mieszkaniec tam osiedlił i się meldował, ale ktoś zaniedbał pewnie tę sprawę i to się tak ciągnęło i oni byli ciągle meldowani przy ulicy Konstytucji 3 Maja, a tak praktycznie to nie jest ta ulica, bo ulica Konstytucji 3 Maja to jest to wojewódzko drogo, a tamta ich droga, przy której mieszkają, to jest zupełnie inna ulica. Także nazwa tej ulicy była wskazana, tylko tyle, że oni się bali opłat. Jak się okazało, że tych opłat ma nie być, no to już wtedy dopiero się jakoś razem potrafili zgromadzić i ustalić, że ta nazwa im nie pasuje i ustalili w większości nazwę ulica Żurawy. No i ja jestem za tym, żeby się przychylić do ich prośby i niech będzie to ta nazwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie wiem, faktycznie jest to dziwne, na przykład jak trafić, no chociaż no musi trafić do wojewody, będzie w dziedzinie urzędowym województwa podlaskiego. No ja wiem, ale chodzi o to, że no powiedzą, to jak to było, najpierw na jednej sesji jest elektryczna, na drugiej sesji Żurawia, na trzeciej pociąg. Uczestniczyłem, proszę Państwa, to nie jest tak, że tam była jednomyślność, tak? Tam nie było jednomyślności, zdania były podzielone, natomiast 3-2 generalnie można by powiedzieć, ulica Żurawia uzyskała większość, ponieważ tych dwóch to w zasadzie mieszkańcy dowiedziały się, że im jest obojętne. Tak? Może być elektryczna, może być bociania, może być. Ważne, żeby ona była zrobiona, bo najpierw mieszkańcy w ogóle nie chcieli zmieniać nazwy ulicy, więc ja im wytłumaczyłem, że możemy nie zmieniać. Natomiast praktycznie no, będzie bardzo utrudnione wykonanie dokumentacji kiedykolwiek na tą ulicę, bo tam przecież trzeba zrobić projekt. My wykupiliśmy tam grunty, uregulowaliśmy gospodarkę, że tak powiem, gruntami, bo słupy stały na prywatnym, ta droga była nie do końca wykupiona. Tak naprawdę właściciel mógł zablokować im przejazd. To, żeśmy wszystko poregulowali, no i należało iść, że tak powiem, za ciosem, żeby w przyszłości jakoś tam zrobić czy ciąg pieszojezdny, no, żeby ułatwić im życie. I to była główna przesłanka ku temu, żeby nadać nazwę tej ulicy. Ja konsultowałem osobiście z dwoma mieszkańcami, oni powiedzieli, że nie było przeciwwskazań. No, nie przyszło mi do głowy, że trzech następny będzie, ta ulica nie będzie się podobała nazwa tej ulicy, ale myślę, że nie ma żadnych problemów, ponieważ po pierwsze nie podjęliśmy żadnych kroków, które utrudniałyby tą zmianę, poza tym koszt jest zerowy, bo praktycznie kosztem, który teraz będzie, to będzie wysłanie do wojewody poprawki uchwały, tak? I to jest wszystko. Także myślę, że jeżeli mieszkańcy chcą, to chyba jesteśmy po to, żeby ich przesłanki i ich prośby realizować. Także myślę, że nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy zmienili niedawno nadaną nazwę z ulicy Elektrycznej na ulicę Żurawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.